Witam pana marszałka województwa mazowieckiego, pana Adama Struzika. Dzień dobry. Witam pana prezydenta Ciechanowa, pana Krzysztofa Kosińskiego. Oddaję głos prezydentowi. Szanowni państwo, nasza dzisiejsza obecność tu na miejskiej pętli nie jest przypadkowa. Spotykamy się razem z panem marszałkiem, żeby przekazać bardzo ważną i dobrą informację dla Ciechanowa. Ja już w lutym tego roku informowałem mieszkańców Ciechanowa o wniosku o dodatkowe środki z Unii Europejskiej, o środkach, które wnioskujemy na wysokość blisko 11 milionów złotych. Dziś mogę powiedzieć, że ten wniosek okazał się skuteczny. Otrzymamy blisko 11 milionów złotych dodatkowego dofinansowania. Te środki dotychczas były poniesione już przez budżet miasta ze środków własnych. A więc otrzymujemy kwotę, która jest dodatkowym wsparciem, dodatkowym zastrzykiem, bardzo poważnym zastrzykiem pieniężnym dla budżetu miasta. Ta kwota daje nam nowe możliwości, nowe perspektywy rozwoju, pozwala ze spokojem zakończyć inwestycje i pozwala myśleć o kolejnych wyzwaniach i działaniach na najbliższe miesiące i lata. Chcę też zauważyć, że to jest drugi mój wniosek o pozyskanie środków zewnętrznych dla Ciechanowa i to jest drugi wniosek, który jest w całości realizowany, który jest skuteczny. Szanowni państwo, za chwilę z panem marszałkiem podpiszemy aneks do umowy, ale zanim to nastąpi, chciałbym bardzo serdecznie podziękować panu marszałkowi za to wsparcie, za akceptację tego wniosku. Chciałbym podziękować pani dyrektor Elżbiecie Szymanik z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, bo mówię to z pełnym przekonaniem, ona jest takim dobrym, doskonałym ambasadorem ziemi ciechanowskiej tam w Warszawie, w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych. Chciałbym też podziękować swojej zastępczyni, pani prezydent Potockiej-Rak, za aktywność, za zaangażowanie właśnie w tej kwestii, za determinację w pozyskaniu tych środków. Szanowni państwo, wytworzył się pozytywny, dobry klimat dla Ciechanowa, dzięki któremu możemy liczyć na przychylność, pomoc innych instytucji. To daje nam naprawdę duże szanse rozwojowe, bo te środki finansowe będziemy mogli w określony sposób zagospodarować i na pewno ich nie zmarnujemy. Panie marszałku, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Panie prezydencie, pani prezydent, pani dyrektor, szanowni państwo, ja też się bardzo cieszę, że możemy tutaj pomóc. Ta inwestycja ma olbrzymie znaczenie dla samego Ciechanowa, ale również dla tej części województwa. Przypomnę, że jej wartość całkowita to ponad 170 milionów złotych. To jest 109 blisko milionów złotych, które miasto uzyskało z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. To jest bardzo znacząca kwota. To jest jedna z większych inwestycji infrastrukturalnych, które dzięki środkom europejskim zostały na Mazowszu, tu są na Mazowszu realizowane. Proszę państwa, no tu podczas tej inwestycji wyszły też nieprzewidziane okoliczności. Miasto musiało ponieść dodatkowe koszty związane z koniecznością wymiany gruntu, bo niektóre odcinki były posadowione na bardzo trudnym gruncie, który w całości musiał zostać wymieniony. Stąd była też przesłanka merytoryczna do podniesienia czy zwiększenia tego finansowania na te niezbędne, a nieprzewidywane wcześniej koszty. Ja też się bardzo cieszę, że dzisiaj właśnie około 11 milionów złotych dodatkowo dla miasta na pokrycie tych kosztów zostanie dzięki aneksowi do umowy przekazane. No i wierzę głęboko, że Ciechanów będzie się rozwijał dynamicznie i teraz w nowym okresie programowania. O tym rozmawialiśmy już z panem prezydentem. Pojawiają się nowe pomysły, nowe projekty. Liczę, że Ciechanów będzie aktywnie zdobywał te środki europejskie, no bo to jest perspektywa do roku 2020, oczywiście z możliwością wydatkowania do roku 2023, z tym, że niestety
już takie projekty drogowe nie będą mogły być realizowane, bo Unia Europejska, powiem, bardzo niechętnie zgadza się na finansowanie dróg lokalnych. Całość środków dotyczące transportu będzie przeznaczona głównie na kolej i na drogi łączące wyższe kategorie dróg, czyli te, które łączą się z siecią podstawową europejską TNT. Także, panie prezydencie, gratuluję skuteczności dobrze złożonego wniosku. Również życzę dalszych dobrych projektów i sukcesów w mieście Ciechanowie. Oczywiście, że też wszystkim mieszkańcom Ciechanowa pomyślności. Przejechałem dzisiaj tymi wszystkimi odcinkami, które są już dopuszczone do ruchu i muszę powiedzieć, że to robi imponujące wrażenie. To będzie zupełnie inny komfort przejazdu przez miasto, no a przez nim ciężki transport będzie omijał centrum i to jest najważniejsze. Złożył wniosek, to również by otrzymał pozytywną odpowiedź. Proszę państwa, wniosek składa prezydent jako przedstawiciel samorządu, oczywiście. Z tego co wiem, to prezydent składał wniosek bodajże na kwotę 7 milionów. Ta procedura uzupełnienia dokumentów miała swoją dynamikę i to nie jest tak, że uzależniamy przydział pieniędzy od tego, kto jest akurat prezydentem. To nie ma tutaj absolutnie związku. Musiały być udokumentowane dodatkowe koszty, które rozpoczął tamten prezydent, a dokończył ten. Tak to jest, że czasami w okresie międzywyborczym dokonuje się jakieś zmiany i trudno tutaj to przepisywać faktom wyborczym. Pan prezydenta Kosińskiego co sprawiło, że ta kwota jest znaczna, bo to aż 11 milionów. Co zaważyło na tym, że to aż tyle? To były te środki, które miasto wydało na roboty dodatkowe, te, które nie były przewidziane w pierwotnym projekcie budowy miejskiej pętli. Mieliśmy tego rodzaju kosztorys na dodatkowe środki i o pełną kwotę postanowiliśmy zawnioskować. Ja się cieszę, że się udało, bo te środki wzmocnią budżet miasta i będą mogły być zagospodarowane w różnych obszarach. W związku z tym dodatkowe pytanie, czy to oznacza, że ma pan dodatkowe 11 milionów w budżecie, które może pan wydać na inne inwestycje? Panie redaktorze, nie do końca, ponieważ część z tej kwoty zostanie zagospodarowana, żeby pokryć korektę kary, która została nałożona na miasto za źle przeprowadzony przetarg. Jeśli pan chce tutaj precyzyjnie podzielić ten akt wyborczy na dwie części i moment, to błąd popełnił mój poprzednik. I będzie trzeba tę karę z tych 11 milionów odjąć. Natomiast pozostała kwota rzeczywiście będzie mogła być zagospodarowana na inne inwestycje, być może też drogowe, być może na kolejne sprawy, które będą związane z miejską pętlą, ale nie chcę tutaj precyzyjnie mówić. W czerwcu poinformuję o sposobie zagospodarowania tych pieniędzy. Na sesji skieruję do radnych swoje propozycje. Ostatnie pytanie z karą. Czy tę karę trzeba będzie w tym roku zapłacić, czy ona będzie jakaś rozłożona na gdzieś tam lat? Kara zostanie automatycznie odjęta od tych 11 milionów. A będzie to ile? 3,6 miliona złotych, o ile dobrze pamiętam, pani prezydent, tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję i dziękujemy państwu serdecznie.